A może to jednak prawda? To pytanie pojawia się w jednej z opowieści hasydów zebranych przez Martina Bubera. Pewien oświecony człowiek wielkiej nauki, usłyszawszy o rabbim Berdyczowskim, postanowił go odwiedzić, aby jak to miał w zwyczaju, odbyć z nim dysputę i unicestwić wsteczne argumenty, którymi Cadek dowodził słuszności swojej wiary? Kiedy wszedł do izby. Ujrzał, że Rabbi z książką w ręku chodzi po izbie, ogarnięty zachwyceniem i pogrążony w myślach. Nie zwrócił nawet uwagi na przybyłego. Wreszcie przystanął, obrzucił go przelotnym spojrzeniem i rzekł: A może to jednak prawda. Uczony z trudem się opanował. Kolana mu drżały, tak straszliwy był wygląd Cadyka, i tak straszliwie brzmiało jego proste powiedzenie. Ale Rabbi Lewi Iczak zwrócił się ku Niemu i zwolna zaczął mówić. Mój Synu, uczeni w piśmie, z którymi wiodłeś spór, na próżno z Tobą rozmawiali. Odchodząc, śmiałeś się z ich słów. Nie mogli wyłożyć Ci na stół Boga i Jego Królestwa i ja też nie mogę tego uczynić. Ale pomyśl, mój Synu, może to jednak prawda. Oświecony zebrał całą swoją moc, aby odpowiedzieć, ale owo straszliwe morze, które nieustannie brzmiało w uszach, złamało jego opór. Koniec cytatu. Tę historykę przytacza Józef Ratzinger w swoim wprowadzeniu w chrześcijaństwo. Chwilę wcześniej pisze: Tak więc, jak wierzący wie, że mu zawsze grozi niewiara, i tę niewiarę musi zawsze odczuwać jako nieustanną pokusę, tak dla wierzącego wiara pozostaje zawsze zagrożeniem i pokusą w jego pozornie na zawsze zamkniętym świecie. Jednym słowem, nie ma ucieczki przed dylematem ludzkiego istnienia. Kto chce uniknąć niepewności w rzeczach wiary, będzie musiał doświadczyć niepewności, niewiary, która nigdy nie może ostatecznie, na pewno powiedzieć, czy jednak wiara nie jest prawdą? Dopiero kiedy ktoś odrzuci wiarę, okazuje się, że nie można jej całkowicie odrzucić. Koniec cytatu. Wątpliwości może przeżywać każdy. To normalne, że doświadczamy wątpliwości. Nie jest natomiast dobre i normalne całkowite poddanie się zwątpieniom. Wątpliwości są zaproszeniem do poszukiwań, do ciekawości, do poszerzania horyzontów a nie do zatrzymania się w rozczarowaniu. Jednak Jezus czyni zarzut apostołom. Czemu jesteście zmieszani? I dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Jak zauważa ojciec Gargano, dialogi z Moj są to pytania, które niepokoją serce. Podejrzenia, wątpliwości, insynuacje. Jezus dostrzegał je u swoich wrogów, kiedy dokonywał konkretnych czynów potwierdzających obecność potęgi Boga w Jego słowie zbawczym i uzdrawiającym. Z pewnością więc teraz nie jest dla Niego powodem do radości fakt, że takie same podejrzliwości rodzą się w sercach uczniów, pomimo iż On jest pośród nich obecny, przynosząc im swój pokój i szalom. Rozczarowanie Jezusa staje się jeszcze większe. Gdy stwierdza, że uczniowie nie są w stanie pozbyć się wątpliwości, czy przypadkiem nie mają do czynienia ze zjawą. Koniec cytatu. Z kontekstu historyczno-kulturowego wiemy, że uczniów Jezusa otaczała pewna ironia i oni sami z niedowierzaniem, a nawet z drwiną słuchali kobiet opowiadających o tym, że Jezus żyje. Chciałoby się dotknąć tego przekonać namacalnie o istnieniu tej rzeczywistości, o której mowa. Jezus pokazuje apostołom swoje rany. Do Tomasza mówi: Włóż palec do boku mego. Nie możemy najdosłowniej włożyć palec do boku Jezusa, dotknąć rany w jego sercu, ale Jezus może dotknąć rany mojego serca. Może do mojego serca włożyć radość może i chce tchnąć do naszych serc pokój, który owocuje radością, taką radością, która nie pozostawia pustki, która wypełnia pokojem. Jezus mówi: „ Pokój wam. Spotkanie zmartwychwstałego coś przemienia w naszym sercu. Zaczyna świtać nadzieja, zaczyna coś się rozjaśniać. Smutek zaczyna być przezwyciężany, nic tak nie przekonuje, jak prawdziwa radość, której nie można zatrzymać w sobie, radość, która się udziela, która promieniuje, ta radość, która jest znakiem życia, prawdziwa radość, która promieniuje i zostawia pokój serca u tych, którzy jej doświadczyli. Ewangelista Łukasz notuje: Oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia. Apostołowie doświadczają tak wielkiej radości, że nie potrafią uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Nie wiemy, czy jeden do drugiego mówi, ty, stary, uszczypnij mnie. Ale za to Jezus mówi, dajcie mi coś do jedzenia. Robi to, żeby upewnić apostołów, że to wszystko dzieje się naprawdę i że on jest prawdziwy. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich, Macie tu coś do jedzenia? Po czym poznać Jezusa? Po jedzeniu. Podczas działalności publicznej ciągle coś jadł, ciągle spotykał się z ludźmi, ciągle rozmawiał z nimi przy stole. Był z nimi i dla nich. Po czym poznać obecność Jezusa w naszym życiu? Po tym, że pokój, który On nam przynosi, zaspokaja głód naszego serca. Jezus z martwych wstał. I przynosi nam pokój serca, który owocuje radością. A może to jednak prawda?